Witam Cię gorąco i serdecznie w naszym studiu, Adaś. Przedstaw się, chłopie, skąd jesteś, jak Cię zwą i kim jesteś. Witam Cię gorąco i serdecznie, Arturze, i witam wszystkich wideosłuchaczy, można powiedzieć. Wideosłuchaczy. Adam, powiedz mi, ile myśmy się nie widzieli czasu? Kiedy myśmy się ostatnio widzieli? Za długo. Kiedy ostatnio razy się widzieli? Pamiętasz? Bo ja mam tu taką ściągę i Ci za chwileczkę opowiem wszystko. Na pewno z 8-10 lat temu to było. Pierwsza odpowiedź najlepsza, bo to jest w 2011 roku widzieliśmy się na czwartej edycji Retro Time na tak. Gdzie? U Niejowie. Nie, w Manhattanie. W Manhattanie, aha. No Manhattan, widzisz. Manhattan, no, to była pierwsza, to aha, była czwarta edycja. No, żeby było śmieszniej, był z nami także DJ Tommy, który z nami dzisiaj jest. Tak, był DJ Tommy i był bodajże jeszcze chyba Brooklyn Bounce, tak? Tak, oczywiście. O, Jezu, co to była za impreza? Słuchaj, powiedz mi, obserwujesz w ogóle rynek, rynek w ogóle klubowy w Polsce, czy nie obserwujesz tego? Szczerze powiedziawszy, to bardzo mało. Bardzo mało. Ostatnio. Ale gdybyś miał na przykład porównać czasy tak zwanej Wixy w tych czasach, w których myśmy razem grali po klubach w 2002 roku, jak byś ocenił Wixa 2002, a Wixa 2019, jeżeli chociaż jesteś troszeczkę obeznany? No właśnie, przyznam Ci się, że nie jestem za bardzo obeznany, bo umawialiśmy się na imprezę, że się spotkamy niebawem gdzieś i to będzie chyba mój pierwszy przyjazd do klubu od 4 lat. Ja nie wiem, no jakoś tak, bo to życie moje klubowe się skończyło poniekąd. Może nie skończyło, ale gdzieś jest w zawieszeniu, powiem. Ale wiesz co, ale oglądałem po Twoim profilu facebookowym, to coś tam działasz w pewnym klubie. Co to w ogóle robicie? W pewnym klubie robicie pewne imprezy retro. Na Śląsku. W pewnym klubie imprezy retro? Members of... My nie robimy w pewnym klubie. My te imprezy organizujemy, wynajmujemy salę. Tak. Czemu ośrodku, tam jeszcze nie graliśmy? Ośrodka kultury. A. Wynajmujemy całą salę. Wszystko to organizujemy od A do Z jako my. Czyli jesteście organizatorami. To są imprezy w rytmie lat 90, czyli no... Coco Jumbo i do przodu, jak to się mówi. I naprawdę ma to powiedzenie rokrocznie. Rokrocznie tam przyciąga rzesze ludzi, którzy chcą się bawić w tych rytmach. Jest naprawdę sympatycznie, jest właśnie, Tommy też gra, między innymi ja, DJ Eddie z Wałbrzycha, i tyle, i zaproszeni goście, także jak chcecie, to możecie wpaść. Czyli powiedz mi, kiedy możemy się wybrać do Was? 2 listopada. To jest sobota, piątek? Sobota. Wiesz, że u nas będzie ciężko, nie? Sobie sprawę. Słuchaj, bo mam tutaj parę pytań jeszcze od nie tylko klubowiczów. Okej, dajesz. Czy usłyszymy jeszcze kiedykolwiek produkcję DJ Team klubowych? Klubowych brzmieniach, ale jakieś nowsze, tak? Rzeczy nie... Starocie, nie, właśnie chodziło właśnie tutaj o ten stary klimat DJ Steamowy. Czyli numer... nowe numery w starym stylu. Dokładnie. Aha, no dzisiaj mieliście okazję usłyszeć taki jeden z nich, właśnie był grany podczas mojego seta, taki... I to jest taki... To napiszemy w komentarzu na pewno, która minuta, to sobie będziecie mogli na pewno później odsłuchać. Tak, odsłuchać. No to jest taki numer w sumie testowy, gdzieś tam do szuflady robiony, potem gdzieś tak mi czyli się spodobał. Czyli jak w większości. Tak, czyli jak w większości spodobał mi się, gdzieś tam te rytmy zaczęły mi grać w uszach, no i tak postanowiłem go dzisiaj zagrać. To Adam, to sobie powiedz mi, ile masz tych utworów w szufladzie? Bo my ich mamy... No ja też mam dosyć sporo, przyznam szczerze, i to tak jest, wiesz jak to człowiek, producent, nigdy nie jest pewien tego do końca, żeby to gdzieś wypuścić. Zawsze a można poprawić, a tu podkręcić, a tu to zmienić. I to tak ląduje. No a tym bardziej, że ja, tak jak wspomniałem wcześniej, nie siedzę już za bardzo w tym, to nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby gdzieś to pokazywać. Nie brakuje Ci tego czegoś, co było kiedyś? Brakuje Ci tych, wiesz, tych wyjazdów, tych ludzi, tego fanu wszystkiego, nie brakuje Ci tego? Przyznam szczerze, że niekiedy może tak, ale nie za często. Jakoś tak po prostu życie mi się ułożyło, że jakąś taką stabilizację po prostu popadłem i no to słuchaj. Nie mam ciągnąć, chociaż raz na jakiś czas, dlaczego nie, no można to, gdzieś to słuchaj, się Adamie. Wybić. To słuchaj, Adamie, mam do Ciebie pytanie. Powiedz mi, i na pewno widzów też będzie interesowało to pytanie, jak tak naprawdę zaczęła się cała przygoda z DJ Steam? Ja osobiście też jestem ciekaw, jak to się wszystko zaczęło. Jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się właśnie od wspomnianej, wspomnianego klubu, no nie ma już tego klubu, Mega Astra w Przowie kiedyś. Grałem tam z Grzegorzem, którym DJ Steam tworzyliśmy. I na początku to był duet Mega Astra DJ Steam. Robiliśmy, produkowaliśmy na potrzeby imprez jakieś takie mega miksy. To były wiązanki utworów. Czyli to teraz leci. To ludzie robią teraz. No, ale to, to były po prostu nie nasze utwory autorskie, tylko po prostu megamiksy z utworów, które były grane w tamtych czasach. No i pewnego razu ja zrobiłem sobie u siebie w domu na jakiejś takiej beta wersji Fruity Loop, która nie zapisywała nawet save'ów gdzieś tam w 2000, nie wiem, pierwszym roku, czy to jeszcze był 2000 nawet, no już nie pamiętam za bardzo. Właśnie wersję Klaskacza, czyli remix zrobiłem Mauro Munachi i Hipnozy numeru, no bo to jest oczywiście oryginał tego numeru. I to miał być remix, który chciałem sobie grać na potrzeby swoje gdzieś w klubach. No a zaczęło to się właśnie podobać, gdzieś ludzie przychodzili. Później Grzegorz zabrał ten numer do pewnej rozgłośni, która w owym czasie się rozwijała, no i tak to poszło. Potem były różne stacje radiowe na Śląsku, no i tak założyliśmy po prostu DJ Stream. Razem z Grzegorzem, tak. On był odpowiedzialny bardziej za promocję, a bardziej za część muzyczną. No i tak dzieliliśmy się obowiązkami, a razem graliśmy imprezy w duecie. No to słuchaj, no to wracając do tych wszystkich pięknych imprez, które i razem, i osobno przeżywaliśmy w całej Polsce tak naprawdę. Powiedz mi Tomek, twoje najlepsze... Tomek. Co? Zagęście. Zagęście. Powiedz mi, twoje najlepsze wspomnienia z maratonu w Protektorach. Bo to... Kto jest najlepszy? O Jezu, taki najlepszy, który mi się przypomina od razu tak z czapy, żeby nie zastanawiać się długo, bo mam zagęszczać. Zagęszczaj. No tak, na lotniczej byliśmy wtedy razem chyba, co dziewczyny w szpilkach... To nie lotnicza była? Jak nie? To nie, było... nie. Widzisz, o, nie, to... Dobra myśl. Tak. No widzisz, bo tam tyle tego było dawno temu. To były, pamiętam jak dziś, i to do dzisiaj nawet byliśmy na weselu z jednym z szefów i powiedział, że do dziś pamięta nowe loże, które wjechały dopiero wtedy były dziewczyny tam na szpilkach. A tam dziewczyny w szpilkach tańczyły na oparciach, no i loże niestety były do wymiany. Było naprawdę grubo, nasza loża była wtedy oblegana przez chyba wszystkich. Dużo się działo. Dobrze, że zdjęcia są. No tak, są, mamy. A słuchaj, dobra, jeszcze dwa pytania i kończymy. Okay. Gdybyś miał sięgnąć pamięcią do najlepszych imprez na Śląsku, jaki to byłby klub, jaka impreza? Gdybyś miał sięgnąć pamięcią. Lecytyny jeszcze nie bierzesz. Nie, no aż tak źle nie jest. Może mamy trochę źle, więc... Jeszcze tak źle jest. Ale imprez, no to jeżeli na Śląsku, no to najbardziej chyba Manhattan w Krzyżanowicach w pamięci, no bo tam... Tam się też bardzo dużo działo, też byliście gośćmi naszymi nie raz, nie dwa, nie trzy. No i sam wiesz jak było, tam był fajny klimat, dopóki no nie zrobiono tego remontu takiego, przebudowali cały klub, to się po prostu wywróciło do góry nogami trochę, no i niektórzy poszli w inną stronę, niektórzy uciekli, no bo to tak jakbyśmy otwarli klub na nowo, nie? Nie wiem, czy to był dobry krok, no w każdym razie tego klubu już nie ma. Jest Biedronka tam dzisiaj. Jest Biedronka teraz tam. Tak. Dobra, można iść też. Słuchaj, Adamo, dzięki Ci wielkie za przybycie. Oddajemy głos do studia, do Mariusza, do drugiego pomieszczenia, także dziękujemy gorąco. Cześć, pozdrawiam. A teraz słuchamy chyba Tomiego. Gość programu.